Najpierw Ewangelista Święty Łukasz. Kim był, kim jest Święty Łukasz? Zawsze musimy mieć świadomość, kto pisze, kim on jest, bo to, kim on jest, kto to pisze, układa, wpływa na to, jak pisze, o czym pisze, do czego zmierza. Święty Łukasz, lekarz, wykształcony człowiek, jak na tamte czasy, święty Paweł nazywa go umiłowany lekarz. Pewnie opatrywał różne rany świętego Pawła w ewangelizacji, gdy był biczowany, kamienowany, bity rózgami. Wielokrotnie to w takiej ekipie ewangelizacyjnej lekarz się przydał. Na pewno. I to tak blisko, no, pod ręką. Z pewnością lekarz święty Łukasz. Wiemy o nim, że był wiernym towarzyszem Pawła aż do końca. Towarzyszem Pawła apostoła do końca jego posługiwania. I z pewnością wpływ świętego Pawła jest tu widoczny, jak już powiedzieliśmy. Święty Łukasz układa wszystko w Ewangelii i w dziejach apostolskich, bo wiecie, że jest autorem dziejów apostolskich, to są dwie części. Mówi się tak, Ewangelia według świętego Łukasza, to jest jego Ewangelia. I tak się nieoficjalnie mówi jeszcze, że jest piąta Ewangelia Ducha Świętego. To są dzieje apostolskie. Dzieje apostolskie świętego Łukasza, bo on jest autorem, te dzieje apostolskie nazywa się Ewangelią Ducha Świętego, bo to jest cała księga o Duchu Świętym, o działaniu i mocy Ducha Świętego w pierwszej wspólnocie i w ewangelizacji. Święty Łukasz jest autorem jednego i drugiego. Pamiętacie, jak się zaczynają dzieje apostolskie? Rozdział pierwszy. Zaczynają się w ten sposób. Pierwszą księgę, czyli Ewangelię, napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołów. I teraz w dziejach apostolskich on pisze jakby drugą księgę, czyli pisze, opisuje czas rozwoju i funkcjonowania Kościoła w pierwszych wiekach, w pierwszym wieku i ewangelizacji. Tak więc, jest to wykształcony człowiek, który pisze z namysłem w sposób uporządkowany, logiczny. U Łukasza wszystko jest poukładane. Mówi się, że oprócz tego, że jest lekarzem, ma takie zdolności literackie. On w sposób przemyślany czerpał ze źródeł. Dlatego też widzimy tutaj już w Ewangelii Łukasza na początku, jak musiał się spotkać z Zachariaszem, z rodzicami Jana Chrzciciela. Musiał zaczerpnąć od rodziców Jana Chrzciciela, jak to było, bo tylko on to przedstawia, czyli prowadził rozmowy, prowadził wywiad, spotkał się z Zachariaszem, tak, z Elżbietą, matką Jana Chrzciciela, musiał poznać historię narodzin Jana Chrzciciela. Tak samo się wnioskuje, że tylko on rozmawiał z Maryją dokładnie, jak to było. I tylko on jeden, jedyny przedstawił zwiastowanie. Przedstawił moment wcielenia Syna Bożego w Nazarecie. Więc święty Łukasz czerpie ze źródeł, rozmawia z Maryją, z Zachariaszem, z Elżbietą, na pewno też z innymi, przedstawia jako jedyny to dzieciństwo Jezusa i przedstawia to w sposób bardzo ludzki, bliski, czule,
narodziny, Betlejem, dzieciństwo Jezusa, ten czas początkowy. I potem od razu przeskakuje do roku 30, kiedy Jan Chrzciciel już ewangelizuje i nad Jordan przychodzi Jezus z Nazaretu. Więc jest też tutaj sprawny od strony literackiej. I on charakteryzuje się duchowością miłosierdzia. To, co najbardziej wyróżnia go, to taki ludzki wymiar Jezusa i także miłosierdzie przedstawione w tej Ewangelii. Miłosierdzie jako misja zbawcza Jezusa, który chce dotrzeć do wszystkich. Taki jest święty Łukasz, który przedstawia tu przypowieść o dobrym Samarytaninie. Tylko on jeden, jedyny przedstawia ten tekst o dobrym Samarytaninie. Pewnie było mu to bliskie, bo sam jako lekarz opatrywał rany, zatroszczył się. I w przypowieści o Samarytaninie on jako lekarz przedstawia nam Jezusa. Wiecie, że tak naprawdę Jezus jest tym Samarytaninem, który znalazł ciebie na drodze, na pół umarłego, poranionego. To Jezus opatrzył ci rany, boski lekarz, wsadził cię na bydle i zawiózł do gospody, czyli do kościoła. Widzisz? Dom, gospoda, kościół. W tej przypowieści o Samarytaninie Jezus jest dobrym Samarytaninem. Więc charakterystyczną cechą duchowości tej Ewangelii jest miłosierdzie. Jezus jest bardzo ludzki i bliski ludziom. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Łukasza 6, 36. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. 6, 36. I taki jest właśnie święty Łukasz, pełen miłosierdzia. On też, jak powiedzieliśmy, najwięcej mówi o Duchu Świętym. On mówi wprost o Duchu Świętym, bo on już miał to doświadczenie mocy Ducha Świętego w czasie ewangelizacji ze świętym Pawłem jako jego najbliższy towarzysz. Symbolem jest łagodny bawuł. Łagodny bawuł, który nikomu nie wyrządza krzywdy. Symbolem tej Ewangelii. Teraz, przez jakie okulary patrzy święty Łukasz na Jezusa? Struktura tej Ewangelii, chociaż tak pokrótce. Po pierwsze, pisze do pogan. Pisze do pogan, do grzeszników i dlatego ten temat miłosierdzia jest tu tak bardzo ważny. Pisze do pogan, pisze do grzeszników, Greków, Rzymian, do tych, którzy nie są Żydami, do tych, którzy mają poznać Jezusa, pełnego miłosierdzia, który się nad każdym zatrzymuje, jak ten Samarytanin. Jezusa miłosiernego, który nie przechodzi obojętnie obok grzesznika, obok poganina, ale zatrzymuje się, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany. To jest duchowość miłosierdzia. On pisze do pogan, do grzeszników, którym chce dać zbawienie, chce dać nowe życie, miłość Boga. Taka jest Ewangelia świętego Marka, taki jest święty Marek. I on tak patrzy na tą Ewangelię i patrzy na człowieka pogubionego, poranionego, leżącego na drodze i chce mu pokazać w tej Ewangelii. Taki jest Jezus dla każdego, nie przejdzie obojętnie, zatrzyma się przy twoim życiu i opatrzy ci rany, bo jemu zależy na tobie. Jest to Ewangelia też Ducha Świętego. Tutaj Duch Święty jest jako obietnica Ojca. Ja będę prosić Ojca. Ojciec z nieba, mówi święty Łukasz, Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym,
którzy go poproszą. Wprost mówi o tym w Ewangelii Łukasza. Słowo dotyczy, jest w 11 rozdziale, werset wprost 13. Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. 11, 13. Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go poproszą. Święty Łukasz już wiedział, jak rozwijał się pierwszy Kościół, jak koniecznie potrzebny był Duch Święty do pełni życia chrześcijańskiego. Dlatego też tutaj zapowiada moc Ducha Świętego i podobnie, gdy kończy się jego Ewangelia, to jest rozdział 24, także jest mowa o Duchu Świętym. Oto w ten sposób, to jest 24, 48. Na zakończenie już, gdy jest podana interpretacja, Mesjasz będzie cierpieć, trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego będzie głoszone odpuszczenie grzechów, nawrócenie wszystkim narodom, akcent pada na wszystkie narody, jak u Mateusza, czyli powszechność zbawienia wszystkim narodom, czyli nie tylko Żydom, wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy, powszechność zbawienia, powszechność miłosierdzia Bożego, powszechność łaski bez granic dla każdego człowieka, ludów, ras, języków. Powszechność zbawienia, niezwykle ważny temat, tak? Bo on chce dotrzeć do pogan, do grzeszników, Greków, Rzymian, wszystkich narodów i tak pisze i objawia tu Jezusa jako Zbawiciela każdego człowieka i wszystkich ludzi. Powszechne zbawienie, Zbawiciel wszystkich, wszystkim narodom. Wy jesteście świadkami tego, 48 i 49 teraz. Oto ja ześlę na was, Jezus mówi. Jezus mówi w Ewangelii Łukasza, ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. A co jest? Kto jest obietnicą Ojca? Obietnicą Ojca jest Duch Święty. Ześlę na was obietnicę mojego Ojca i wy pozostańcie w mieście, aż będziecie przeobleczeni, tu jest uzbrojeni mocą z wysoka. Tu jest mowa o Duchu Świętym, o obietnica Ojca. I gdy popatrzysz na pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, Święty Łukasz od tego od razu zaczyna. Zaczyna w ten sposób, 1:4, kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. 1:4. Zaczyna znów od tego, obietnica Ojca, czyli Duch Święty. I słowa Jezusa, wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Więc Święty Łukasz mówi o Duchu Świętym, mówi o powszechności zbawienia i jego takim tematem jak złota nić, która wije się przez całą Ewangelię Łukasza, to można ją wyrazić w ten sposób. Bóg kocha grzeszników. Bóg kocha grzeszników. I chcę cię prosić, by patrzeć na tą całą Ewangelię świętego Łukasza zawsze przez przypowieść o Samarytaninie. Przypowieść o Samarytaninie jest kluczem do tej Ewangelii. Tu wszystko u świętego Łukasza krąży wokół tego. Jezus nie przechodzi obojętnie, wzruszył się głęboko, bo kocha bez końca. Zatrzymał się przy tym biednym, na pół umarłym, czyli przy każdym człowieku. Opatruje rany, zalewa oliwą Ducha Świętego, oliwą miłości, zatroszczył się i zawiózł do gospody, czyli do domu Bożego, do kościoła, aby tam, w tym kościele, tak jak ty tu jesteś, kontynuował się proces uzdrowienia. Widzisz? To w domu Bożym, to w gospodzie rozwija się dalej i realizuje proces uzdrowienia ran.
aby odzyskać pełne zdrowie. Amen. Jezus Łukasza. Jaki jest w Ewangelii Jezus Łukasza? Tutaj bardzo często jest taki ludzki, bliski. On jako lekarz zwraca uwagę na takie ludzkie różne szczególiki, które nie są przedstawione u innych. Tu bardzo często Jezus jest modlący się. On wypatruje Jezusa i przedstawia Jezusa, jak się modli, kiedy się modli. Jak Jezus jest wrażliwy, miłosierny dla ubogich, potrzebujących, karmiący chlebem. Jezus miłosierny i takim sercem tej Ewangelii. Sercem, mówi się Ewangelia w Ewangelii, to jest który rozdział, jak myślicie? Nie. Serce tej Ewangelii. Ewangelia w Ewangelii, ten rozdział centralny, najważniejszy o miłosierdziu Bożym, to jest numer? Ja się wami zajmę. Nie pamiętacie tego? Przypowieść o synu marnotrawnym w którym rozdziale? W którym rozdziale? Przypowieść o zagubionej owcy, zagubionej drachmie. Cały rozdział o miłosierdziu Bożym w Ewangelii Łukasza, rozdział numer 15. 15. Serce tej Ewangelii. O 24 o północy cię budzę, dzwonię i sprawdzam serce. Który rozdział? 15. Pamiętaj, zadzwonię. Sprawdzę, będzie sprawdzian wiadomości. 15 rozdział, środek Ewangelii Łukasza, serce. I on podaje w tej Ewangelii to bijące serce Jezusa. Pełne miłości, pełne miłosierdzia, rozumiesz? Mówi się Ewangelia w Ewangelii, to jest serce bijące. Łukasz, lekarz, pokazuje serce. Co jest tym motorem napędowym Jezusa? Motywacją Jezusa. Dlaczego On idzie do tych grzeszników, biednych, pogubionych, chorych, poranionych? I tam masz w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza przypowieść o zagubionej drachmie. Kobieta zgubiła drachmę. Tylko to jest w tej Ewangelii. Nie poddaje się ta kobieta, nie rezygnuje. Bóg tak nie rezygnuje nigdy. Szuka, znajduje i radość. Akcent pada na radość wielką. Kobieta sprasza przyjaciółki, sąsiadki, koleżanki, wszystkich woła, informuje, robi konferencję prasową. Znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Znalazłam, widzisz. Radość wielka, znalazłam drachmę, którą zgubiłem. Cieszcie się ze mną wszystkie kobiety we wiosce, w mieście. Cieszcie się. I dalej mówi Pan, tak samo powstaje radość u aniołów bożych z jednego, który się nawraca. I ta sama przypowieść o zagubionej owieczce. Ma 99, zostawia te 99, idzie za tą jedną, jedyną, idzie za tą zgubioną, aż ją znajdzie, miłosierdzie Boże, aż ją znajdzie, mówi Słowo Boże. Do skutku, do końca szuka Bóg człowieka, aż ją znajdzie. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona. Dobry pasterz, miłosierdzie, na ramiona. Wyobraź sobie, że tak leżysz tu na plecach leżysz. Leżysz i tak błogo ci się, nic nie martwisz. Nie tak jak worek ziemniaków tu na jednym ramieniu, tak przez dwie ramienie, tak owieczka leży przez jedno ramię i przez drugie ramię leży owieczka i o nic się nie martwi, o nic się nie troszczy. I co więcej, Słowo mówi, tak samo w niebie większa radość. To jest serce Ewangelii Łukasza. Radość. 15:7. Radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99, którzy myślą, że nie potrzebują nawrócenia. To dosłownie jest, którzy myślą, że nie potrzebują nawrócenia. Którzy myślą, że nie potrzebują, bo wszyscy potrzebują. No i wreszcie syn marnotrawny, czyli miłosierny ojciec. Miłosierny ojciec. Widzisz,
To jest centrum Ewangelii Łukasza i on wszystko pisze przez pryzmat miłosierdzia Bożego, by zachęcić tego człowieka, przekonać go, że jest kochany, że będzie kochany do końca, na zawsze, że Bóg go szuka, kocha, czeka, jak ojciec na syna marnotrawnego, tak Bóg kocha, czeka na każdego człowieka, drzwi domu ojca otwarte, okien nie ma, drzwi nie ma, co ja mówię, drzwi otwarte, drzwi nie ma, bo ojciec wyważył wszystkie drzwi i czeka na syna. Miłosierdzie Boże pokazane w tej Ewangelii jako postawa Ojca, który patrzy, widzi z daleka, ujrzał go z daleka, tak? A gdy był jeszcze daleko, 15:20, gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, widzi go to spojrzenie ojca. Posłuchajcie konferencji o ojcostwie Boga. Wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzuca mu się pierwszy na szyję, o nic nie pyta i ucałował go. Miłosierdzie Boże u świętego Łukasza. Trzy przypowieści o miłosierdziu Bożym. Oto tak patrzy na Jezusa święty Łukasz i zachęca nas, byśmy czytając tę Ewangelię, poczuli się właśnie tak przyjęci, kochani przez Ojca, kochani przez Boga. I na krzyżu umierający Pan także trzy słowa pełne miłosierdzia i pełne przebaczenia. Jezus ukrzyżowany. Ojcze, modli się, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest 23 rozdział Ewangelii, 23 rozdział Ewangelii, werset 34. Ojcze, przebacz im. Modlitwa o miłosierdzie, przebacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Modlący się. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Modlitwa o miłosierdzie, duchowość miłosierdzia. I dalej rozmowa z dobrym łotrem. Także miłosierdzie wobec dobrego łotra. Jakże pięknie to przedstawione. 23:43. Dziś ze mną będziesz w raju. Daję mu szansę. Odpowiada na jego modlitwę, na jego żal, na jego skruchę. Miłosierdzie. Miłosierdzie Jezusa. Aż w końcu ta wielka modlitwa oddania w ręce Ojca. Pięknie. 23:46. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Oddanie się miłości Ojca. Oto Jezus miłosierny. Jezus miłosierny zjednoczony z Ojcem w Ewangelii świętego Łukasza. I Jezus jak Samarytanin szukający człowieka, miłosierny, ludzki, szukający człowieka do końca. Gdzie to jest jeszcze podkreślone? W drodze do Emaus, 24 rozdział. Pogubieni, smutni, rozgoryczeni, skupieni na sobie, adorują siebie, lamentują i płaczą, uciekają z Jerozolimy, mają wszystkiego dosyć, idą do Emaus, Jezus za nimi w drodze. Tak jak ten Samarytanin spotyka ich znowu w drodze. W drodze szuka tych poranionych, którzy chcą uciec ze wspólnoty. On ich szuka, znajduje, dołącza się do nich, zaczyna rozmowę, zaczyna głosić Słowo Boże, mija cały dzień, serca się otwierają pod wpływem Słowa Bożego, rozpala się w nich wiara, serce pałało, gdy w drodze Pisma nam wyjaśniał, odnalezieni. Odnalezieni przez miłosierdzie Boga, przez Jezusa, który ich ratuje. I wprowadza z powrotem, wracajcie do wspólnoty, bo bez wspólnoty zginiecie. Zginiecie na tej drodze.
zawracają się i słowo mówi, tej samej godziny wrócili, bo spotkali Jezusa. Kto spotyka Jezusa, szuka wspólnoty. Kto rzeczywiście spotka Jezusa, ten wie, że bez wspólnoty nie ma życia, że zginie bez wspólnoty. Uczniowie z Emaus wracają do wieczernika i już nie odejdą. To jest Jezus miłosierny, szukający człowieka, szukający, bo Mu zależy na każdym z nas. Więc Jezus świętego Łukasza to miłosierny Zbawiciel całego świata, wszystkich ludzi, każdego człowieka, ras, języków, kultur, szukający jak Samarytanin wszystkich pogubionych rozbitków duchowych, tych, którzy się pogubili. Amen. Sercem Ewangelii test. Jest rozdział w Łukaszu, rozdział numer... 15. O, dobrze, uczniowie. Chwała Panu, aleluja! Chwała Panu. Zadzwonię o północy, sprawdzę. Bogu niech będą dzięki. Zapraszam na przerwę.